Jesteśmy przy tablicy informacyjnej. Fabryka benzyny syntetycznej Hydrierwerke, tak się czyta, Pölitz z niemiecka. No, oczywiście znacznik Unii jest na tablicy. No i tu mamy wykaz głównych eksponatów tej fabryki. No i tam będziemy zwiedzać. Krzysiu się szykuje. Tu jest Stowarzyszenie Ziemi Polickiej Skarb, które opiekuje się tym całym obiektem. Widzę, że nabyli straż pożarną starego typu. No i w tej chwili udajemy się drogą do miejsca, gdzie można zacząć zwiedzać. Jesteśmy na początku kierunku zwiedzania, zresztą tak jak na załączonym obrazku. No i tu mamy też regulamin. No, nie będziemy czytać, wiele rzeczy tu nie wolno, po prostu można tylko ewentualnie coś nakręcić i sobie zwiedzać. Nie wolno nic niszczyć, dewastować ani malować, co niektórzy tu łamią. To o, tu też jakaś ruina, widzisz, Krzysiu? Tu też coś było. Drzewa wycięli i odsłonili te ruinisko. Coś tutaj było. Po prostu są ruiny. Ruiny w zasadzie pozostałości po tej fabryce. Tym się za bardzo nikt tutaj nie opiekuje. Mają w przyszłości, gmina ma jakieś środki przeznaczyć. O, nawet widać ten komin położony, widzisz? No to tam dojdziemy. Jakieś środki mają przeznaczyć na to, żeby po prostu jakąś opiekę sprawować nad tym obiektem. Tu jest bunkier, oczywiście pod słońce się kręci, to nie za bardzo go widać. Tu znowu drzewo jakieś położyli. No i pójdziemy do tego komina. Ja sobie statyw wyciągnę, żeby mi było łatwiej. No i ciach. No idziemy do komina. Słoneczko dzisiaj ładnie, pogoda dopisała. W twarz grzeje. Czapki ściągnęliśmy, bo byśmy się tu zagotowali. Więc, że tak się wyrażę, że tak powiem, tak ten komin zwalony, po czym to nie wiem, po jakimś budynku wygląda. Ruina. Kręcę to akurat nie na rozszerzonym obiektywie, dlatego żeby obraz częściowo po brzegach byłby zniekształcony, a ja nie chcę tego robić, raczej wolę, żeby było w naturalnym oddaniu obiektu. No tu oczywiście wszędobylskie graffiti. Tam też na końcu coś jest napisane. Tego oczywiście nie będziemy filmować. On tutaj sobie tak zgrabnie leży aż tam dalej. No z tamtej strony też, mam nadzieję, dojdziemy do niego. No i co? Idziemy dalej. Idziemy dalej. Z tego co pamiętam, co kiedyś... kiedy byliśmy? W tamtym roku ostatnio, nie? Tak. To było bardzo dużo roślinności. Niewiele było dzisiaj... No wtedy było niewiele widać, a dzisiaj jakby ta roślinność odsłoniła nam pewne rzeczy. Drzewa, krzewy. Można coś więcej zobaczyć. Patrz, tu nawet tego nie widziałem, widzisz wtedy? Tu jakaś obserwacyjna, pozostałości po jakiejś obserwacyjnej wieżyczce. Albo jakieś kanały te tam. Nie chcę nic mówić, ale przypuszczam, że tu się wchodzi. Jasne, że się wchodzi. Tu ktoś siedział, ale... Ale co? Niech se siedział. No i tam dalej na końcu... O, tu już widać jest pozostałości po jakimś mostku. musiał być most, nie Krzysiu? Tak. Albo brama pod spodem jeszcze. Na pewno most tutaj jakiś był. Po tych przęsłach tutaj widać, że tu coś biegło górą. No to tak jakby przęsła betonowe. O, tu jedno zwalone. Tam dalej, czyli tu coś, jakaś kolejka czy coś musiało tu być, a może tu była budowla. To by trzeba było na plan gdzieś. Stare jakieś plany i zdjęcia. Wtedy można by się tutaj domyślać, co tu było. No tu patrz, budynek był, bo mury są, widzisz? Pozostałości murów. Więc tu przypuszczam była główna brama, gdzie robotnicy być może i pojazdy wjeżdżały. No to musiało być dosyć ciekawie wyglądać. No. To musiało dosyć ciekawie wyglądać coś. No to nie jest takie małe. No nie jest takie małe. A my pójdziemy tam prosto. Tam też coś jest, ale nie jest oznakowane. To nie będziemy tam wchodzić, bo kierunek jest tutaj pokazany, że mamy iść w lewo. Więc my sobie po prostu pójdziemy. Będziemy grzeczni. Pójdziemy sobie w lewo. Pogoda jest dzisiaj no prześliczna. Prześliczna pogoda dzisiaj. Naprawdę. No. Rumowisko, ruiny. O, pozostałości po... Tam jakieś wieżyczki były. Zobacz, tu też jakby obserwacyjne tam dalej. Teraz właśnie to widać. Oczywiście nie dba nikt, to trochę tu śmietnisko jest. Widzę, ludzie tu się szwędają i pozostawiają co nieco. Dużo brzózek zagęszczone, no nikt tego nie pielęgnuje, bo to te główna droga jest jako taka, bo tu dużo osób chodzi i zwiedza, w cudzysłowie zwiedza, ogląda te ruiny. No. A my mamy dzisiaj w dobrych humorach, idziemy. Trochę nam mały przerywnik był pomiędzy kręceniem, ale tylko my wiemy. O, i tu pójdziemy, nie Krzysiu? Pamiętasz, tu żeśmy szli? Tylko którędy? Tu chyba, tak? Tam tu jest wydeptane. Tu jest wydeptane, tak, tak. No a to idziemy tu. Tu jest jakiś ala bunkier. Drzewa tu się same kładą bez... Patrz jak tu podryte jest. Widziałeś to? Tak. Dzięki. Ale tu jakaś konstrukcja po prostu jest. Ale nierówny teren. O, tu pozostałość chyba tego położonego pieca. Znaczy komina, o, to tam on leży. Tam on leży, no i tak zwałowany jakby górkę zrobił, a tu jego pozostałości, końcówka. Ładnie się położył. No tu jakiś bunkier mamy. Bunkier. Krzysiu, jesteś? Mhm. No, graffiti. Wszędobylskie graffiti. A, i Krzysiu idzie tędy. No trzeba uważać, bo tu są doły. To takie, wiecie, by ktoś wpadł, to by było tylko echo, echo, echo. Trzeba uważać, jak się chodzi. No to zostań trochę na tej stacji. O, mamy następny otworek. Mamy następny otworek. Podziemia po prostu. ktoś tutaj się posilał, gasił pragnienie. No, gasił pragnienie. Tam mamy znowu jakąś wieżyczkę obserwacyjną. No, słoneczko wyłazi tutaj za tego bunkra, fajne ujęcie. No i tu mamy wieżyczkę obserwacyjną. O, nawet jedna, druga. Tu jakieś rzeczy, fundamenty po czymś w zasadzie. Tu są, no, fundamenty. Tak, to są fundamenty. Tu były zabudowania, coś tutaj było, ale ciężko mi w tej chwili zgadnąć nawet co tutaj mogłoby być. Tu na pewno obserwacyjne, bo strzeleczkę to nie były, to były obserwacyjne jakieś. Punkty jakieś, może strażnicze punkty, że tu stali strażnicy. No coś tu było w każdym bądź razie. Dosyć ciekawego. Tutaj mamy następny, tu się jakiś ktoś mógł schować i być tutaj. Niemcy ciekawie to budowali. No bo to oczywiście ta fabryka to niemiecka. Fabryka benzyny, jak sama nazwa głosi, syntetycznej, czyli mieli technologię do uzyskiwania jej z węgla. Na ówczesne czasy to było coś. Idziesz, Szysiu? A, idzie, idzie. Kolebie się, kolebie. Tak, na wczesne czasy to było coś. Tu mamy następny obiekt. Można go tak nazwać, obiekt zwiedzania, jakiś budynek. No, tu jakieś zaplecze musiało być. Ale wszystko w takich bunkrach. Jak to tu prosperowało? Był ciekawy, jak to w oryginale wyglądało. Po prostu w tamtych czasach to musiało być ciekawie tutaj. No. O, drzewka swój kolor mają. I prześwity. Dotarłeś. Dobra, teraz prowadź, bo ja tu dokładnie nie wiem, jak tu iść teraz. Chyba tu w prawo, co? Krzysiu? Tak? No jak? Weszłeś tego, teraz już prowadź? Tak, bo ja tu tak dokładnie nie znam. Ja też nie znam. No to idziemy w prawo chyba. Idziemy. Tu byliśmy oglądać te budyneczki. A tutaj jest też rząd, po prawej stronie też jest rząd jakichś zabudowań. To widać. No. Teraz nie ma tyle roślinności, to ładnie to widać, powiem Ci, Krzysiu. Chociaż i tak jest gęstwina totalna tutaj. Tak jest zagęszczone, wiesz co, no nikt tego nie ma ochoty tutaj zrobić z tym porządek. Ja tutaj byłem, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej. No. To powiem Ci, że tutaj normalnie było, nie było tak zarośnięte. Normalnie jeden wielki, olbrzymi plac i budynki. No teraz te młode siewki jakieś tu powyrastały, drzewka. I się zrobiła gęstwina, ledwo te budyneczki tu widać. No ale widać je. Widać je. W regularnych odstępach. Tak. I tu normalnie takie osiedle było jakby. Osiedle domków. Znaczy nie, to czemu służyło? Tak, Niemcy budowali z konkretnym celu. No, tylko ruina pozostałości po tym kompleksie, także nie spodziewajmy się nie wiadomo czego to. Lewa odbitka w lewo. Tu też jakieś zabudowania. Jakieś zabudowania w głębi. Ruinki. No. Można pewnie by tam pójść, ale ja tam nie będę łaził. Do niczego mi to niepotrzebne, żeby tam akurat do tych małych ruinek łazić. O, tutaj cały kompleks jakiś ruin. O, i to się ciągnie aż tam, het, zobacz, Krzysiu. Aż tam do końca. No i tu mamy też jakieś wieżyczkę. Tu były kompleksy jakieś służące konkretnie czemuś. O, tu wielki budynek jakiś długi. Do góry można się wgrzebać na niego, jakby ktoś chciał. Ruinki. O. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I tam dalej to też do końca się ciągnie. No to zbliżamy się już tą drogą. O. Tu te ruinki po lewo się ciągną cały czas. Po prawo, o, tu już się skończyło, ale za to nowe ruiny. Tu już są hale chyba, tak? Ty mówisz, Krzysiu? Hala i później węglownik. Hala i później węglownik. No jest hala, jest. Jest hala. No, spora ta hala. Jesteśmy już pod samą halą. Mała była z daleka. Tam w oddali widać węglownik. Tu pewnie będzie tablica jakaś informacyjna tej hali. No sobie podejdziemy. No i to nie jest takie małe. To nie jest takie małe. Jest tablica, jedna i druga. Tam dalej druga i tu gdzieś powinno być jakieś wydeptane wejście. No jest coś. Jest coś, czy mi się wydaje tylko, że jest coś. Jest. Jest tablica. Jest tablica. Informacyjna. Dobrze. Przynajmniej wiadomo, o co chodzi. Ostatnio była porysowana. Jakiś dewastatorzy. I dalej jest. Ślady bytowania. No i tak to wygląda ta tabliczka. O ile coś można z niej tutaj wyczytać i zobaczyć. Ale produkcyjny. O, widać te zdjęcia, o które mi chodziło. O, słońce się odbija trochę. Odblask, no ale widać te hale jak wyglądały. Pomalowali, pomazali. Nikt mądry tego oczywiście nie robił. Dzieciarnia. Tu zresztą wiele słupów jest pomazanych. Ale jak już powiedzieliśmy, jest to ruina. To jest żelbeton. Co by nie mówić o tym, to jest mocny. Stali beton. Swoje lata ma, to prawda. Ale wytrzymałości też nie można. Można pozazdrościć w zasadzie. Nie, nie można, tylko można. Tyle lat stoi i nadal stoi. Wszystko pozapadane. Ruiniska, no i wilgoć się trzyma. Ciemno tu. No bo jak ma być? Nikt tu lamp nie wystawia, żeby to oświetlić. O, tu następne jakieś budyneczki. Tu poziom pierwszy. A tutaj, nie wiem jak to nazwać, pierwsze piętro. się coś zwaliło, pękło. Ale to zarośnięte. Dalej nie będę szedł, bo to niebezpieczne. W takim to stanie jest. Niedługo się pozawala wszystko. No. Niedługo się to zawali. Po prostu tu widać, jak to pęka i się kładzie. Jedne chyba z ostatnich filmów, które ktoś kręci, to dziury, wszystko prześwity. Ludzie kochani. Dajcie spokój. O, no nic. Jakbym w jakimś filmie był. Jak greckie budowle. Albo sprzed nie tej ery. No. Dobra. Idę do Krzyśka. No tam też kompleks tych budynków. A to tego tak nie było. To musiało pęknąć i spaść. Dobra, idziemy na dół i wracamy, idziemy do węglownika. Jeszcze zostały kafelki. Jeszcze kafelki zostały. No już widzę, to zbrojenie też ładnie porozwijałe, ledwo się trzyma. A, czekasz, tak? To znaczy, że niedługo tam pójdzie. Niedługo go trzasnę, jeszcze chyba może jakieś chwilę. Coś mi kapło. Woda jakaś. Woda kapła z tych sapów. Szmelc normalnie. Szmelc mówisz. Mówię ci, łapie to nie... I łaskę chciałem robić z zadyma. No proszę. A swoje wysłużył. Swoje wysłużył. A teraz idziemy do węglownika, czyli tam. I tam trochę pokręcimy. Pogodę mamy wyśmienitą dzisiaj, naprawdę. W ogóle ciepło się robi. 11 stopni to mamy dzisiaj 16, tak Krzysiu dzisiaj? 16 luty 2019. No, tu mamy jeszcze jakieś obserwacyjne coś. No. Idziemy do węglownika teraz. To jest ten węglownik zachowany jeszcze. Słynny węglownik. Też te ściany prawie się już wywracają. Bardzo niebezpiecznie tu podchodzić pod niego. Dokładnie to się nazywa młyn węglowy. No i oczywiście graficiarze musieli tu swoje porobić, no bo jakże wy to. Jakiś tam opis mamy tego. No, zdjęcie to mi niepotrzebne. Zdjęcie to. słynny węglownik. Ruina węglownika. Młyna węglowego. Według pełnej nazwy. Młyn węglowy. Młyn węglowy. No i graficiarze tu się już popisowali. Bardzo tu się popisali graficiarze. Dosłownie mistrzostwo świata. Tu jakieś obiekty, podesty. Aha. Słońce trochę przysłoniło, ale to nic, teraz widać już. Tam jest drugi młyn węglowy, według oznaczenia na mapce tej, na przewodniku, który tam widzieliśmy z samego początku. No i tu graficiarze też zrobili swoje. Jakiegoś miśka. Misia jakiegoś tutaj spłodzili. Proszę, proszę. A tu ciągle woda stoi. Ciekawe, czy tu głęboko. Nie chcę sprawdzać. Nie zamierzam. A tu oko. Oko. Jak Big Brothera oko. I znowu misiu. I znowu misiu. Tu mamy jakieś też budowle. W kształcie kolistym, czyli koła. No i tamten młyn węglowy drugi widać nawet z pozycji tej. A słońce ostre bardzo jest dzisiaj. No i tu drugi taki sam. No i tu jak sadzawka to wygląda. Jak sadzawka. No. Wrócimy chyba. Tu. O, to prawie spada. O ludzie, to lada moment tu runie. Ktoś będzie przechodził, to... O, Krzysiu w oddali jest, fotografuje. On mnie uwiecznia i ja go uwieczniam. O. Tak. On mnie uwiecznia, ja go uwieczniam. O, takie to ruinisko. Zarośnięte krzakami, drzewami. Nic tu takiego ciekawego nie ma, tylko można sobie wyobrazić, jak tu kiedyś było i co to było, co to tu się odbywało. Produkowali benzynę syntetyczną do czego, Krzysiu? Do samolotów? Do statków, do pojazdów, do statków też. No tak, bo tego paliwa nie było. W czasach wojny. Pręciki zbrojeniowe wszędzie, wszędobylskie. Ach tak. Tak, tak. No dobrze, idziemy dalej. W kierunku zwiedzania. Ale hałasujesz? Czekam. Cool, cool. On jak kobieta, ten twój aparat, ma kaprysy. Oj, on się do niej gra, to będzie chwila. Będzie rozwód, tak? No, w trybie natychmiastowym. Ale pewnie tak. No. O, tu też jakieś pozostało, to tam z tamtej strony było to dobrze widoczne. Ale ja ci powiem, dobre jest słońce, wiesz? Dobrze to wszystko daje. Te ruiny, te krzaczyska. Ten węglownik poprzednio w ogóle nie było widać, dopiero pamiętasz? W tamtym roku tak było zarośnięte, że nie można było nawet nic dostrzec. No tu słońce fajnie się schowało za tą ruinkę. I teraz można i ten kompleksik pokamerować. Idziemy jeszcze do tego, zobaczyć tego młyna węglowego, na chwilę taką migaweczkę. No jesteśmy przy drugim młynie węglowym, jakaś informacja jest. Oczywiście porysowana, stare zdjęcia. Stanę, żeby to słońce się nie odbijało. Tu jakiś plan nawet rozrysowany tej fabryki, ale to można gdzieś w internecie znaleźć, nie będę to zakręcił, bo chodzi mi o ten obiekt. Drzewa położyło. Drzewa położyło. No i ruinisko, nie? Już tam mi dalej nie chce mi się iść. Nie wiem, czy tam są schody. Z tego co widać, to są jakieś schody, można tam się wdrapać, ale nie zamierzam. Są ciekawsze rzeczy w życiu do robienia niż wdrapywanie się na jakieś ruiny o wątpliwej wytrzymałości. Więc pożegnamy ten drugi młyn węglowy łącznie z tą tablicą. Także idziemy teraz do zbiorników, tak Krzysiu? Tak. Zbiorników gazu. Zbiorników gazu, to nie było zbiorników benzyny. Gaz. Dobra. Chcesz tam być do później? Nie. Czekaj, idą jacyś, kurczę, chodź idziemy. Będą tu nawijać. Tu jest wieżyczka. Jakaś pewnie obserwacyjna. Może strażnicza była kiedyś. W każdym bądź razie. O! Drzewko się zawaliło, widzisz? Ale my tu dojdziemy. Już byliśmy nieraz tu. Znaczy nieraz. Ja idę tu trzeci raz. No jakaś wycieczka idzie. Też ktoś zwiedza i komentarz swój wkłada, tak jak my. Tu są zbiorniki gazów, jak to mówił Krzysiu. No wszystko jest bardzo tutaj, jak widać, urwisko. Brzeg zewnętrzny zbiornika. Ja już nie mówię o mnie, widać na cieniu. Zbiornik duży, hektolitry, tysiące hektolitrów w zasadzie, nie hektolitry. Bardzo głębokie. To słońce teraz to już przeszkadza, wiesz? Tak a propos. Ale to nic, pogoda się liczy. Tam to ładnie tą wieżyczkę widać z góry teraz tutaj. No. I tu jest następny zbiornik. W cieniu widać. To jest, mówisz, zbiorniki gazu, tak? Ale gazu jakiego? Co to? Wiesz, jaki? Nie powiedział, nie? Zbiornik gazu, no to bardzo wybuchowa rzecz. A tutaj następny zbiornik. Nie wiem, czy to będzie coś... To jest cienia. Z cienia. Obserwujemy to. Słońce pada. Pod słońce kręcimy. Także słońce tu wszystko nam kiszkuje. W tym momencie pójdę z drugiej strony. Bo słońce, wiesz co, pod słońce refleksy straszne. Zacienia pod kątem, nie? Ale zaraz pójdę z drugiej strony. Jakieś zejście szybkie do tych zbiorniczków. No i tu wszędzie naokoło urwiska są, jak widać. Można ładnie się sturlać. No tu już powinno być lepiej widać, bo jest już nie pod słońce, tak. Słońce jest z boku. O. I tak to widać. Graffiti. No. Duży zbiornik. Jak tu był gaz. Masz mnie, o tam jest wejście na dole zresztą widać. No, nie ma co tu kręcić, jeszcze pójdę do tego jednego, co tutaj jest dojście. Oj, patrz, i tu jeszcze był, tylko on jest całkiem rozwalony. O, tu jeszcze jest, tylko on jest całkiem rozwalony. No, oczywiście tu urwisko kiedyś. O, ono coraz niżej schodzi, zobacz. Ono się zapada, tak. Z tej strony, tu jest bardziej łagodnie. Pręty wystają, wiesz, się uważaj. No i tu jest następny zbiorniczek. I drzewa wyrosły tu, bujne drzewiska. Co to? Niedługo to te drzewa będą podtrzymywać to wszystko. Tak dalej pójdzie. Proszę. O, jaka ładna. No widzisz, jak była wtedy roślinność, to jej w ogóle nie było widać. Tak. A teraz ją pięknie widać. No to będziemy schodzić do tej wieżycy. No i takie to ruinki są. Takie to są ruinki. Zbiorniki gazu, tak nas poinformował tutaj Stowarzyszenia Ziemi Polickiej. Chyba kierownik tego stowarzyszenia. Wyprowadził nas z błędu, bo myśleliśmy, że to są zbiorniki benzyny syntetycznej, a to nie. Mówił, że nie. No to ciekawostka. Skoro to zbiorniki gazu, wiesz, to znaczy, że ten gaz też musieli produkować do czegoś, nie? Co? No mam. To jak zbiorniki gazu, Krzysiu, to może zbiorniki skroplonego gazu? Nie, co ty? Nie? Skroplony gaz? Ale jaki? A wiesz, jaka to musiała być temperatura? Beton by pokroczyło, minus 200 parę. O. No ale jakiego gazu, ciekawe, no. No właśnie, myśmy nie dopytali gościa. No myśmy go nie dopytali. No ale wyprowadził nas z błędu, bo ja myślałem, że to właśnie skoro fabryka benzyny, no to... Ja myślałem, że z początku kojarzyłem to z benzyną, ale... No tak. Te na benzynę są w ogóle mniejsze, wysokościowo. Wysokościowo mniejsze, nie? Tak. No właśnie. To idziemy, Krzysiu, do wieżyczki. Nie? No, jesteśmy przy tablicy informacyjnej od wieżyczki wartowniczej. Mówiłem, że to jakaś wieżyczka. Wieżyczka wartownicza, no spora. W obecnym stanie tak wygląda. Idziemy? Ale... Zbliżamy się do tej wieżyczki. Tu jest jakieś, Krzysiu mówi, po pocisku miejsce, tak? Krzysiu, gdzie to miejsce? A z drugiej strony jest dziura, tak? Fotografowałeś już? Nie. No widzę, ale chcę z tamtej strony, wiesz? Ja sobie obejdę. Bo tu i tak nigdzie nie wejdę do góry, nie? Tutaj nie, to jest coś. Gdyby się uparł, to by może i w las. Może by i w las, ale wiesz co? O ile pamiętam, ja tam byłem. Ja byłem u góry. Wiesz co? Ja byłem u góry na pewno, tylko że tu coś było, to myśmy tam weszli. Pamiętam, że się tam wchodzili, ale... Było dawno, nie pamiętam już na jakiej zasadzie. I tu jest to po pocisku. A ten pocisk musiał z której strony? A, z tamtej strony walnąć. No, ładnie przymierzyli pocisk. No i dziura. Dziura jest. Dziura jest. Wieżyczka wartownicza. No a tu zbiorniki z tej strony. A tam jest wejście do korytarzy pomiędzy zbiornikami. O, właśnie tam. I tam można było się poruszać szybko pomiędzy zbiornikami. O, tu też widzę, spada to niedługo. No, a my byliśmy tam przed chwileczką, tam na końcu. Tak. A teraz będziemy szli na stację kolejową, bo tu jest też stacja kolejowa. No, tu ten wyżarty zbiornik, co mówiłem. Wyżarty. Jak tam dziura? Złapana dziura? No. No. Jest dziura, ja też mam dziurę. Nawet pomiędzy krzaczorami teraz będę. No dobrze, to idziemy teraz na stację kolejową. Doszliśmy do stacji kolejowej, tak? Gdzie produkt finalny był transportowany. Czyli doszliśmy do miejsca załadunku, transportu dalej. Drzewko tu piękne wyrosło. No i patrz, piękny widok, nawet ślad na niebie widać po jakimś samolocie. No dobra, zobaczymy i tu. Chodźmy na stację. Może coś się nadjedzie. Wagoniki pewnie wiozły coś. No i szendobylskie grafity. Wszędobylskie graffiti. Ale efekt. Prawdziwa stacja kolejowa. No. I tu transportowano produkt finalny do całej maszynerii niemieckiej, aby ją napędzać. Samoloty, samochody, inny sprzęt, wszystko było na paliwo. Paliwo lotnicze przecież, samochody na benzynę przecież, czy na ropę, nie wiem jak to wtedy było dokładnie, ale to spełniało widocznie swoją rolę, skoro tak ważne było dla Niemców. No i tym sposobem zwiedziliśmy, tak pokrótce, niedogłębnie, bo po tych ruinach nie będziemy chodzić, szarpywać się tam tak jak młodzi ludzie nazywają swoje filmiki urbex. Ja tak tylko poglądowo, wycieczkowo, krajoznawczo, poznawczo w zasadzie. No. Teraz będzie, udamy się do domku. Wycieczka zaliczona. Wracamy tędy, skąd przyszliśmy.